Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Wełna szklana Klimoul o grubości 15 cm za 17,95 za metr kwadratowy. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Noworoczna promocja w sklepach firmowych Fabryki Haft. Firany dziane i haftowane w metrażu i konfekcjonowane. Obrusy żakardowe i plamoodporne. Bieżniki i serwetki i wiele innych. Wszystko o 25% taniej. Zapraszamy do naszych sklepów Kalisz, ulica Złota 40 i ulica Fabryczna 6. Promocja trwa do 28 lutego. Fabryka firanek i koronek Haft. Łączymy tradycję i 140 lat doświadczenia z najnowszymi trendami. W ciastkarni z Połem w Kaliszu łączymy tradycję z nowoczesnością. Każdego dnia powstaje tu blisko 700 pączków o różnych smakach. Z marmoladą, powidłami lub adwokatem. W tłusty czwartek do sklepów z Połem Kalisz trafi około 35 tysięcy świeżutkich pączków. Świeże ciasta i pieczywo codziennie w sieci ponad 20 sklepów z Połem w Kaliszu i Nowych Skalmierzycach. Zapraszamy! To jest magazyn miejski w środę, 15 lutego. Witold Torbiarczyk, dobry wieczór Państwu. Na początek skrót najważniejszych informacji. Antybiotyki są wszędzie. Specjaliści alarmują. Ich skuteczność od dawna zmniejsza się. Antybiotyki nie są na wszystko, nie muszą być koniecznie stosowane. Zbliżeniowo za bilet. Cała kontrola polega na tym, że kontroler biletów, który wchodzi, zbliża wyłącznie czytnik do karty płatniczej pasażera i on już wtedy wie, że tą kartą został ten przejazd uregulowany. Prace policjantów poznają od podszewki. Jak wygląda proces dochodzeniowy, jak wyglądają oględziny miejsca zdarzenia, ale też i przygotowujemy i pokazujemy, jak dbamy o sprawność fizyczną. Tyle skrót, czas na szczegóły. W produktach roślinnych, mięsie, a nawet miodzie, który większości osób kojarzy się ze zdrowiem, antybiotyki można znaleźć wszędzie, nie tylko w lekach. Często podawane są w nadmiarze bez potrzeby i kontroli. Według Światowej Organizacji Zdrowia antybiotykooporność, która jest konsekwencją wszechobecności tych substancji w naszym otoczeniu, to jedno z głównych zagrożeń dla medycyny, zdrowia i dla naszego życia. 25 tysięcy zgonów rocznie w Europie z powodu antybiotykooporności, do tego 1,5 miliarda euro kosztów opieki zdrowotnej nad osobami, na które antybiotyki nie działają. To dane Światowej Organizacji Zdrowia. Jednak nie trzeba sięgać po poważne statystyki, wystarczy zajrzeć do lekarskiego gabinetu. Często jest tak, że osoby, które się zgłaszają, stosując pewne antybiotyki, nie uzyskujemy efektu, musimy stosować albo zmieniać tą antybiotykoterapię, albo dokładać kolejny antybiotyk przy leczeniu. Jeszcze kilka lat temu antybiotyki były zapisywane masowo. Od jakiegoś czasu lekarze starają się leczyć innymi preparatami. Wszystko dlatego, że skuteczność tych pierwszych zdecydowanie się zmniejszyła, a antybiotykooporność stała się wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Zanim po nie sięgniemy, powinniśmy wykonać antybiotykogram. Jednak pacjentom zalecany jest rzadko, a raczej w ogóle. Antybiotyki nie są na wszystko, nie muszą być koniecznie stosowane i nie są zawsze stosowane, tak? Teraz na przykład w przypadku właśnie
epidemii, znaczy szerzenia się grypy, no tutaj musimy pamiętać, że zapisywanie i stosowanie antybiotyków na infekcję wirusową, jaka jest grypa, w ogóle jest pozbawione sensu, bo one zupełnie nie działają na wirusy i nie zwalczają ani grypy, ani szeregu przeziębień, którym towarzyszy kaszel i katar, bo są to właśnie infekcje wirusowe. Stosowanie nadmierne, często nieuzasadnione, a nawet zabronione antybiotyków dotyczy też rolnictwa. Możemy je spotkać w roślinach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Każdego roku Powiatowy Inspektorat Weterynarii wykonuje 250 prób obecności antybiotyków w gospodarstwach. W 2016 roku 3 kontrole potwierdziły nielegalne stosowanie takich lekarstw. Było to przede wszystkim w mięsie wieprzowym, czyli świnie były żywione paszą, do której była domieszana substancja niewiadomego pochodzenia. Oraz również była taka sytuacja z miodem, właśnie o zgrozo, który uważany jest za produkt bardzo ekologiczny. Również takie substancje były w tym miodzie zawarte. Dlatego też jest to bardzo istotne, ponieważ tu chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że z jednej strony ta oporność bakterii, ale z drugiej strony takie niekontrolowane spożywanie antybiotyków, nawet przez ludzi, może spowodować, że skałem do środowiska te antybiotyki są wydalane i w środowisku, już poza organizmem zwierzęcym, tworzy się ta oporność. Dlatego od kilku lat z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Tydzień Wiedzy o Antybiotykach. W 2015 roku podjęła ona decyzję o działaniach na rzecz zwiększenia świadomości na temat skutków zażywania takich leków, ale też zwiększenia kontroli nad ich stosowaniem. Podobne plany ma Unia Europejska. Zamiast tradycyjnego biletu papierowego, a nawet karty elektronicznej, opłata za przejazd zwykłą zbliżeniową kartą bankomatową. Być może takie rewolucyjne rozwiązanie zostanie wprowadzone w pojazdach kaliskich linii autobusowych. Spółka prowadzi rozmowy z producentem tego typu kasowników oraz z Mennicą Polską, która musi pośredniczyć w wirtualnych transakcjach. Tego typu system funkcjonuje jedynie w kilku miastach. Być może też w Kaliszu. Teraz pasażer wchodzi do autobusu i przykłada do czytnika elektroniczną kartę, którą miasto Kalisz wprowadziło kilkanaście lat temu jako jedne z pierwszych w Polsce. Wtedy była to technologiczna rewolucja. Teraz być może będzie przykładać zwykłą kartę bankomatową. To jest rozwiązanie, które nie drukuje w ogóle biletu, bo cała kontrola polega na tym, że kontroler biletów, który wchodzi, zbliża wyłącznie czytnik do karty płatniczej pasażera i on już wtedy wie, że tą kartą został ten przejazd uregulowany. Taki sposób płacenia za przejazd autobusem jest rozwiązaniem pilotażowym, który można spotkać w Londynie, ale też w Warszawie czy Jaworznie. Kasowniki produkuje firma M-Test ze Słowacji. W styczniu władze KLA odwiedziły Żylinę, by rozmawiać o wdrożeniu systemu w Kaliszu. Żeby ten system zaimplementować, to nie tylko musi być dobra wola nas jako KLA i producenta tych kasowników, czyli firmy M-Test, ale musi być też jakiś pośrednik, który obsługuje transakcje płatnicze. W tym przypadku jest to Mennica Polska. Rozmowy trwają. Jeśli trzy strony się dogadają, to w Kaliszu pojawi się możliwość płacenia zbliżeniowymi kartami bankomatowymi za przejazd autobusami KLA. Wtedy w każdym z autobusów zostanie zamontowany minimum jeden taki kasownik. Jednak prezes miejskiej spółki nie zdradza, kiedy może to nastąpić. Ich nauczycielami staną się zawodowi policjanci. Zajęcia przybiorą dzięki temu bardziej praktyczny i realny charakter. Kolejna szkoła, 4 Liceum Ogólnokształcące imienia Ignacego Jana Paderewskiego na Kaliskim Widoku podpisała list intencyjny o nawiązanie współpracy z policją. W uroczystości uczestniczył sam szef Wielkopolskich Stróżów Prawa, nadinspektor Tomasz Trawiński. W 4 liceum od 3 lat funkcjonuje klasa mundurowa. Przygotowuje do studiowania na kierunkach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem, logistyką służb mundurowych i ogólnie pojętym bezpieczeństwem narodowym. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia z zakresu kryminalistyki, ruchu drogowego czy samoobrony. My w 3 klasie mamy podstawy kryminalistyki, czyli generalnie sprawy, które są związane z miejscem zdarzenia przestępstwa, jakieś tam rozwiązywanie zagadek i tak dalej. No, bardzo ciekawe zajęcia. No i generalnie dużo sprawnościówki,
przygotowania do egzaminu fizycznego itd. Większość młodzieży decydującej się na naukę w klasie mundurowej ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Byśmy chciały pracować w policji od gimnazjum, z tego co wiem, nas to tak zaciekawiło i byśmy chciały to kontynuować teraz. Mam plany związane z mundurówką, generalnie albo Straż Graniczna, albo policja. Także no, dlatego wybrałem tą szkołę. No też fajne są zajęcia, fajnie wybrane, dobrane w ogóle i, no i współpraca teraz, która już była planowana od dawna. A ta znacznie wzbogaci plan zajęć uczniów mundurówki. Ich nauczycielami staną się zawodowi policjanci. Są to zajęcia związane z przedstawieniem pracy policyjnej, z przedstawieniem, jak wygląda proces dochodzeniowy, jak wyglądają oględziny miejsca zdarzenia, ale też i przygotowujemy i pokazujemy, jak dbamy o sprawność fizyczną, jak wygląda praca policji ta od środka. Do tego uczniowie szczegółowo poznają proces rekrutacji do policji i dowiedzą się, jak najlepiej się do niego przygotować. Będą również zapraszani do udziału w organizowanych przez policję uroczystościach czy obchodach świąt państwowych. Od strony praktycznej poznają akcje profilaktyczne organizowane przez komendę, a skierowane do lokalnej społeczności. Nosicie mundury, tak samo jak my policjanci. My policjanci, kiedy zakładamy mundury, przestajemy być anonimowi, stajemy się przedstawicielami formacji, w której pełnimy służbę. Życzę Wam zatem, aby noszenie tego munduru było dla Was chwałą i wielkim wyróżnieniem. Współpraca Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu ze szkołami realizującymi program klas mundurowych rozpoczęła się 6 lat temu. Czwarte liceum jest piątą placówką na terenie miasta i powiatu kaliskiego, która będzie objęta patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Łącznie na terenie Kalisza i powiatu policja współpracuje z 17 klasami mundurowymi, w których uczy się ponad 450 osób. Od edukacji do polityki jest rozżalenie, ale planów i zapału nam nie brakuje, zapewnia przedstawicielka KOD-u w Kaliszu. Komitet Obrony Demokracji po trzęsieniu ziemi spowodowanym aferą fakturową swojego lidera otrząsnął się i działa dalej. Kaliskie struktury organizacji mają się dobrze, nikt z KOD-u nie odchodzi, a działacze wkrótce wybiorą swojego szefa nad Prosną. Członków no, na razie nie ubywa, a z sympatykami no, jest... Powiem tak, jest w tej chwili więcej sympatyków niż tych osób, które chcą się zapisać, ale może się to rozwinie. Czyli stagnacja, jednak mogło być o wiele gorzej. Na początku roku KOD-em wstrząsnęła tak zwana afera fakturowa. Okazało się, że firma, której współwłaścicielem jest Mateusz Kijowski, wystawia KOD-owi faktury. I to na duże pieniądze, bo łącznie na 120 tysięcy złotych. Wcześniej Kijowski zapewniał, że działalność opozycyjną prowadzi za darmo. Zawiódł wielu koderów. Zapewne są takie osoby, które oburzyło to, co wydarzyło się w zarządzie głównym oczywiście, bo tutaj o tym mowa. Ale jeżeli chodzi o te grupy lokalne, to specjalnie nie widać takiego odchodzenia. Może rozżalenie jest. Chęć realizowania postawionych sobie zadań jest silniejsza od rozżalenia. Struktury kaliskiego KOD-u są stabilne. Nikt z organizacji nie odszedł i KOD Wielkopolska Południowa to w tej chwili grupa 80 działaczy i dodatkowo wielu sympatyków. Na razie ich działalność jest mało spektakularna, ale jest. KOD Kaliski prowadzi własne konto na Facebooku, organizuje spotkania z osobami publicznymi, które krytykują działania rządu PiS. Organizujemy takie spotkania ze znanymi osobami pod takim hasłem co z tą Polską. Czyli takie zamknięte na razie w pomieszczeniach, a dopiero w marcu, maju planujemy jakieś takie wyjście znowu na zewnątrz. Formy wiosennej działalności KOD-u w Kaliszu zależeć będą od nowego lidera w regionie, a wybory szefa lokalnych struktur odbędą się w ciągu miesiąca. Do tej pory kaliski KOD organizował na przykład manifestację 13 grudnia przeciwko rządowi. Lecz Starczakiem, dyktatorkiem! Współorganizował czarny protest przeciwko zmianom w ustawie antyaborcyjnej. Współorganizował spotkanie z Lechem Wałęsą. Sam Mateusz Kijowski na zaproszenie Klubu Obywatelskiego Platformy Obywatelskiej odwiedził Kalisz 28 kwietnia ubiegłego roku, kiedy przed siedzibą kaliskiego sądu czytano na głos konstytucję. Każdy może się domagać o przywrócenia godności prawu. Kaliski KOD, podobnie jak struktury centralne tej organizacji, ściśle współpracuje z partią Nowoczesna i Platformą Obywatelską.
Tadeusz Kulisiewicz, Moja historia sztuki to tytuł najnowszej wystawy przygotowanej przez Centrum Rysunku i Grafiki imienia Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu. Prezentuje ona rysunki, szkice i widokówki związane z wielomiesięczną podróżą artysty po Europie w roku 1937. 80 lat temu znakomity rysownik i grafik rodem z Kalisza zwiedził Włochy, Francję i Wielką Brytanię. Wyruszył wiosną, a zakończył swe wojaże jesienią. Zwiedził kilkadziesiąt miast, muzeów i galerii. Czas spędzony na pilnym oglądaniu sztuki nazwał studiami artystycznymi. Podróżując, Kulisiewicz oczywiście szkicował i zapisywał swoje refleksje w dwóch notesach, które stały się podstawą scenariusza wystawy zatytułowanej Tadeusz Kulisiewicz – Moja historia sztuki. To jest droga, która w pełni pokazuje dojrzewanie twórcy. Ale przy okazji my na tym zyskujemy, bo na pewno jest to wystawa, która pokazuje nam przekrojowe historię sztuki zachodnioeuropejskiej z największymi nazwiskami, które można sobie wymarzyć. Od Giotta, Pinturuccia, Piera della Franceschi, Masaccia do największych Leonarda da Vinci, Michała Anioła, aż do Cezanna i Pablo Picassa. Czasami szybko uchwycone, naszkicowane, innym razem wystudiowane. Fragmenty zachwycających pejzaży bądź elementy dzieł sztuki. Niewielkie rysunki, z których do prezentacji wybrano ponad 100 oraz wrażenia, zapisane nie tylko w notesie, ale także na 68 widokówkach, wysyłanych do niedawno poślubionej żony Marii, nazywanej Basią. Zarówno szkicowniki, jak i zachowana korespondencja pozwoliła autorce wystawy Annie Tabace szczegółowo odtworzyć przebieg podróży artysty, ale też podkreślić, że już przed II wojną światową Tadeusz Kulisiewicz należał do uznanych artystów otoczonych może niewystarczającym, ale jednak państwowym mecenatem. Jeden z elementów wystawy jest poświęcony Wielkiej Światowej Wystawie Paryskiej z 1937 roku, gdzie, jak się okazuje, w pawilonie polskim był również wystawiany Tadeusz Kulisiewicz, jego praca. Razem z innymi artystami, najważniejszymi artystami dla grafiki polskiej tego okresu. Wystawie, która sama w sobie zawiera bogate treści edukacyjne, towarzyszą wykłady Anny Tabaki na temat europejskich kontekstów sztuki Tadeusza Kulisiewicza, które będą się odbywały raz w miesiącu, 23 lutego, 23 marca oraz 6 kwietnia. Pobity przed dyskoteką 23-latek nie żyje, ale sprawca, dziś 18-letni kaliszanin, nie pójdzie do poprawczaka. Taką decyzję podjął sąd drugiej instancji, który co prawda orzekł wobec sprawcy pobyt w zakładzie poprawczym, ale warunkowo zawiesił wykonanie kary na 2,5 roku. Tragedia rozegrała się w lutym 2015 roku we Wtórku w powiecie ostrowskim, a więcej na ten temat na portalu faktykaliskie.pl. I kończymy Środowy Magazyn Miejski. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Przed nami pogodny wieczór, termometry pokażą minus 2 stopnie na barometrach, 1019 hektopaskali. W nocy bezchmurnie, ale nadal z lekkim mrozem. Temperatura spadnie do minus 4 stopni. Czwartek z dużą ilością słońca, momentami na niebie pojawią się niewielkie chmury. Na termometrach 2 stopnie na plusie, ciśnienie powoli w dół. Na barometrach 1012 hektopaskali. W powietrzu cały czas wisi smog.